Naturalną konsekwencją wyborów samorządowych, które odbyły się w kwietniu, były również wybory przewodniczących oraz członków zarządów wieluńskich osiedli. Mamy ich w sumie 8, a wspomniane wybory zakończyły się praktycznie tuż przed wakacjami. Poznajmy zatem składy osobowe oraz przewodniczących zarządów osiedli mieszkaniowych. Osiedle nr 1 Anna Dziobomarzec, przewodnicząca zarządu. Członkowie zarządu Krzysztof Gagatek, Elżbieta Sowa, Maja Małycha, Halina Szumigaj-Perdek. Osiedle nr 2 Bożena Żurek, przewodnicząca zarządu. Członkowie zarządu Kamila Wołowiec, Janusz Zając, Jolanta Golańska, Elżbieta Wiśniewska. Osiedle nr 3 Emilia Kałuża, przewodnicząca zarządu. Członkowie zarządu Grażyna Jaskuła, Mariusz Spychała, Janina Franczyk, Barbara Sątowska oraz Marianna Małolepsza. Osiedle nr 4 Paulina Borkowska, przewodnicząca zarządu. Członkowie Grzegorz Nowak, Wojciech Pawełczyk, Filip Dudziński, Anna Głuch, Paweł Jegliński, Tomasz Krawczyk. Osiedle nr 5 Marcin Majcher, przewodniczący zarządu. Członkowie zarządu Paulina Gałuszka, Wojciech Psuja, Maciej Preś, Ryszard Kacała. Osiedle nr 6 Agnieszka Zawinińska, przewodnicząca zarządu. Członkowie zarządu Justyna Borgul, Joanna Kozłowska, Sandra Dudaczek-Patacz, Dorota Marcinkowska, Robert Gonera, Józef Raszewski. Osiedle nr 7 Honorata Freus-Grzelak, przewodnicząca zarządu. Członkowie zarządu Magdalena Roszczyk, Sebastian Wolny, Marian Kaczmarek, Przemysław Wilk, Anna Nowakowska, Arkadiusz Kowalczyk. I osiedle nr 8 Maria Zaremska, przewodnicząca zarządu. Członkowie zarządu Anna Tabaka, Alicja Gaj, Karolina Kik, Joachim Kędzia, Romualda Czysz, Anna Doroczyńska.